Dzień dobry, witam Was w kolejnym podcaście. Dzisiaj będę mówiła na temat mody nowej generacji. Będę mówiła jako właściwie i potraktuję to jako erratę do poprzedniego sezonu, ponieważ zwróciłam uwagę, że jest bardzo wiele pytań związanych z tą nazwą. Pytacie mnie, co się za tym kryje. Może ja powiem tak, że opowiem Wam, jak ja to rozumiem. Jak ja reprezentuję właśnie poprzez swoją pracę tę modę nowej generacji. Moi drodzy, rynek się bardzo zmienił. Właściwie on kolosalnie inaczej wygląda, kompletnie inaczej wygląda niż rynek ubraniowy jakiś czas temu. Chociażby z tego powodu, że zdecydowanie mniej się szyje, powiedzmy, strojów wieczorowych, balowych, bo po prostu i tych wieczorów nadzwyczajnych i balowych jest też mało. Czyli ubiór zawsze tak było i tak jest, że dostosowuje się do wymogów rynku. Mnie też interesują osoby, które są co prawda jeszcze dalej w niszy, ale myślę, że będzie się to systematycznie zmieniało i powiększało, a mianowicie chodzi mi o świadomość ludzi, czyli świadomość związaną z zakupami po to, żeby nie zaśmiecać planety, czyli to jest taki naprawdę niezwykle ważny trend dzisiejszego życia i nie jest to jakaś fanaberia, która z modą przeminie, tylko jest to poważna historia, która dotyczy każdego z nas, czyli świadome podejście do ubrań. Ale żeby było to świadome podejście do ubrań, to musicie mieć wiedzę związaną z tym, jak komponować ubrania, żeby one były trwałe, żeby posiadały takie elementy, że nie są na chwilę do trzeciego czy czwartego prania i później się je wyrzuca. Czyli muszą być to ubrania o wysokiej jakości. Przyznam, że jakość jest w szpicy mojej pracy i mojej idei związanej z marką, którą reprezentuję i prowadzę. Ponieważ zawsze, i to wcale nie jest związane z tym, że w tej chwili, ponieważ ten trend obowiązuje, ja nagle stałam się wielką admiratorką tego trendu, tylko od samego początku, od wielu, wielu lat prowadzenia mojej marki, to naprawdę było dla mnie bardzo istotne. Może się zdziwicie, ale są takie klientki, które już ubieram od 20 lat i one w niektórych z tych ubrań chodzą, noszą je. Może jest to zaskakujące dla tych, którzy są odbiorcami mody. Natomiast ja jestem osobą, która najchętniej swoim klientkom proponuje ubrania związane z poszukiwaniem i odzwierciedlaniem ich stylu. Oczywiście bez oderwania od tej mody, bo ubranie musi być związane z pewnymi trendami, ale nie w taki sposób, jak to się dzieje jeden do jednego. Jakość żyje długo, a logiczna garderoba, która jest naprawdę świadomie komponowana, ma spektakularne znaczenie i w konsekwencji ma też znaczenie raz, że dla tej naszej Ziemi i planety i nie zaśmiecania Ziemi i planety, ale również do tego, żeby nie wydawać jakiegoś nadmiaru pieniędzy, które można spożytkować na coś innego, ale również na to, żeby nie marnotrawić czasu. Ponieważ biega się albo po sklepach, albo się wyszukuje w internecie ubrań. A tak jednak konsekwencja ubioru ma tutaj naprawdę fundamentalne znaczenie. Przy tym jestem również wielką zwolenniczką tego, żeby nie robić zakupów impulsywnych, czyli takich zakupów, które na przykład spodobała Wam się sukienka, bo koleżanka ma, nie znaczy to, że dla Was będzie dobra, nie znaczy to, że w tym kolorze będziecie dobrze wyglądały. Albo jest promocja i wtedy jakby efektem kupowania impulsywnych ubrań jest to, że cała szafa jest tak jakby magazynem ubraniowym, a tak naprawdę kobieta nie ma w czym chodzić, ponieważ jedno ubranie jest od sasa, drugie jest od lasa. Nic do siebie nie pasuje.
Ale żeby stworzyć tą logiczną garderobę, niektórzy nazywają ją kapsułową. Ja celowo unikam tego wyrażenia, ponieważ zwyczajnie go nie lubię. Może podpowiecie mi w komentarzach, jak zamienić tę nazwę. Wydaje mi się, że byłaby to też forma zagadki, którą obiecuję, że nagrodzę, jeśli uznam, że to pasuje do tego, co chciałabym robić i Wam mówić. Czyli pozbywanie się emocjonalnych zakupów. Trzeba zwracać uwagę na styl budowany, na materiały, na printy, na jakości itd., itd. Trzeba również wiedzieć o tym, że są materiały, i to się też ściśle mieści w tej modzie nowej generacji, że nie każdy materiał, który nawet jest uznawany za materiał pierwszorzędny i szlachetny, jest dla Was dobry. Też będę o tym kiedyś mówiła. Ponieważ na przykład jest mnóstwo ludzi uczulonych na wełnę. I czasem jest tak, że nawet nie wiedzą o tym, że są na wełnę uczuleni, i daje to im nie tylko dyskomfort, ale też znamiona chorobowe. Więc to też możemy zrobić kiedyś taki podcast związany z tym tematem, bo on ma naprawdę szerokie znaczenie i bardzo taki pozytywny odbiór dla niektórych osób. Mam też na myśli to, bo mówiąc o ubraniach mody nowej generacji, czyli mówiąc o jakości, o tym, że ubrania są kompletnie inaczej konstruowane, często zdarza mi się, że ktoś zarzuca mnie, czy w ogóle temu trendowi, nie tylko mnie, że te ceny są zbyt wygórowane. No ale przecież, jeżeli sobie wyobrazicie taką historię, że idziecie do sklepu, gdzie kupujecie tak zwaną zdrową żywność, to też punktem odniesienia nie może być jedzenie czy produkty, które kupujecie w sieciowym sklepie. Ponieważ wiadomo, z jakiego powodu, już nie będę się nad tym specjalnie rozwodziła, z jakiego powodu te produkty są droższe. Dotyczy to również tej sytuacji, że są to pojedyncze ubrania albo szyte w krótkich seriach. Jest nastawienie na tkaniny, które są zdecydowanie droższe niż te tkaniny, które są sztuczne, przedpoliestrowe. Ale również macie gwarancję tego, że takie ubranie będzie służyło i służyło, a nie będzie się pruło czy mechaciło podczas drugiego albo trzeciego prania. Także to są wszystkie historie, które mogą być zawarte w tym, że nasz ubiór właściwie tworzy nasz styl. My jesteśmy osobami, które reprezentują nas przez ten ubiór i nas wyrażają. Bo absolutnie jest tak, i to liczne badania mówią, że w sposób świadomy i nieświadomy dajemy nasz wizerunek i to, jacy jesteśmy, przez to wrażenie, które robimy na otoczeniu. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt jest taki, jak my się w tych ubraniach czujemy. Bo wydaje mi się, że pierwszorzędną rzeczą jest to, żeby ubranie nas wspomagało, żeby nas definiowało, ale też było dla nas przyjazne. A tylko takie ubranie może działać na naszą korzyść, jeżeli jest związane z naszą osobowością, z naszym temperamentem, dopasowane idealnie do naszej sylwetki. Co nie znaczy, że musi być dopasowane, czyli dopasowane rozmiarem, ale może być dopasowane do naszej psychiki, do naszych potrzeb, ale również adekwatne do miejsc, w których się znajdujemy. Czyli każdy z nas musi sobie zdefiniować, jaki prowadzi styl swojego życia. To są podstawowe elementy do tego, żeby ubranie były po prostu uszyte czy zakupione w taki sposób, że one nam służą i wszystkie są po prostu zwyczajnie wykorzystywane. Taka jest krótka moja wypowiedź na temat mody młodej generacji, mody nowej generacji. Oczywiście systematycznie zawieram różne elementy w poszczególnych odcinkach. Jeśli ktoś będzie je systematycznie i dość uważnie słuchał, to na pewno niemalże w każdym odcinku otrzyma odpowiedź, która jest odpowiedzią z tym tematem związaną. A więc do miłego zobaczenia. Zapraszam Was na Instagram, bo to jest też bardzo istotne.
na Instagramie jak zwykle są zdjęcia a propos podcastu. No i cóż, do miłego następnym razem.